Koło nasze powstało w 1954 roku, 63 lata temu. Od samego początku dzierżawiliśmy trzy obwody. Koło, które w swojej długiej historii nie było ukarane karą porządkową, nigdy nie było zawieszone, jest tak surowo na tą chwilę potraktowane przez zarząd okręgowy PZTU w Ostrołęce. Jestem w tym kole członkiem koła od 1983 roku. Koło powstało w 1954. I na początku myśliwi mieszkali tutaj w leśniczówce, dzierżawili pomieszczenie. Od razu na początku, po powstaniu koła, zostały tutaj introdukowane jelenie. W Puszczy Białej ich wcześniej nie było. W latach 70. myśliwi koło to odkupiło gospodarstwo z jednoizbowym domkiem, który w tej chwili stanowi tutaj naszą świetlicę. Do tego domku została dobudowana druga część, gdzie razem stanowi to naszą ostoję myśliwską tutaj na terenie dzierżawionych do tej pory obwodów. W tej chwili, po 62 latach pracy w tym terenie i gospodarowania na tym terenie, spotykamy się z sytuacją, w której nie jesteśmy pewni, albo wręcz odwrotnie. Grozi nam utrata tych obwodów i to bez zdania racji. Mimo tego, że koło dobrze gospodarowało i są na to dowody, nigdy nie było upominane ani ukarane i wiadomo, tak to właśnie jest w dokumentacji. Mimo to są zakusy na te obwody, bo są po prostu za dobre. Za dużo jest jeleni w tej chwili tutaj. Obwody są bogate, a są chętni, którzy by chętnie przejęli to wszystko razem wzięte. Związany z kołem jestem 40 lat. Byłem przez okres 17 lat łowczym tego szkoła. W tej chwili jestem gospodarzem łowiska. Pod koniec lutego dowiedziałem się od kolegi, byłego członka naszego koła, że nie posiadamy już obwodów, obwody nasze już zostaną odebrane nam. Jest to tylko zwykła formalność. Dowiedziałem się, że zostaną zarejestrowane dwa koła w Zarządzie Okręgowym w Ostrołęce. Koło Dzik z Makowa Mazowieckiego i koło Kamionka z Ostrowy Mazowieckiej. Dowiedziałem się również, że w kołach tych polują ludzie z Zarządu Głównego. Dowiedziałem się również, że otrzymiemy od zarządu okręgowego złą opinię, co jest wbrew opiniom tutejszych władz. I dowiedziałem się również, że prócz nieotrzymania obwodów, to jeszcze zostaniemy wykluczeni z PZPU. Kolega Zdzisław Niziński znał już dokładnie w lutym, jakie nastąpią posunięcia. Po prostu powiedział, żeby się powoli możemy się pakować, a on jako tutaj no, były kolega, był nasz przyjaciel, żebyśmy tutaj nie mieli żadnych do niego żali i tak dalej, to co najwyżej to może przywieźć jakąś tam gościnną gorzałkę się pożegnać. Na zakończenie powiedział po prostu krótko, żebyśmy nigdzie z tym nie chodzili, nic z tego nie próbowali coś robić, bo i tak nic nie zdziałamy. Osiągnięciem koła jest to, że przez 62 lata gospodarowania dorobiliśmy się tutaj po pierwsze doskonałego łowiska i ono nie powstaje samo z siebie, tylko trzeba o to łowisko dbać. I ta praca została wykonana. Po drugie, mamy doskonałą bazę. Ta baza też nie została nam darowana, tylko powstała przez pracę i w dużej części przez pracę społeczną naszych członków, naszego koła. Mamy tutaj domek myśliwski, który został rozbudowany i mamy to, jest to nasza ostoja, nasza baza. Poza tym zostaliśmy odznaczeni złotym medalem zasługi łowieckiej. Koło zostało odznaczone 2 lata temu. No to chyba też jest jakiś wyraz tego, że
dobrze gospodaruje i jest dobrze oceniany. Doskonała również doskonałe relacje z miejscowym środowiskiem, tutaj z ludnością, z władzami. To wszystko stwarza doskonałe relacje i historie. Tutaj rzeczywiście nie było jeleni. Introdukcja nastąpiła w latach 50. Te jelenie się tutaj dobrze zadomowiły i znowu wymiernym elementem gospodarki łowieckiej jest zwiększanie planów łowieckich. Trzeba powiedzieć, że w zeszłym roku plany te już były dosyć duże. Na dwóch sąsiednich obwodach stanowiących jedno łowisko to już było 100 jeleni. I teraz z tego co słyszałem, mają plany jeszcze wzrosnąć. Czyli oznacza to, że stan zwierzyny jest tu doskonały. A to się nie bierze z niczego. Złożyliśmy w odpowiednim czasie wnioski o wydzierżawienie, o następną dzierżawę dwóch obwodów leśnych. Do tych obwodów przystąpiły inne koła. Koła, które zostały założone tydzień przed właściwym terminem składania wniosków przez Zarząd Okręgowy w Ostrołęce. Nasz zarząd koła został poproszony do Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie, gdzie zebrała się komisja w celu weryfikacji kół do dzierżawy obwodów. Na tej komisji nasze koło dostało ocenę negatywną. Wyróżnione zostały dwa koła, które powstały z naszych informacji, które posiadamy właśnie do przejęcia naszych obwodów. Nasze koło w relacjach społeczności tutaj się bardzo dobrze zaadaptowało. Wójtowie, jak również burmistrz oraz nadleśnictwo wyraziło w opiniach zadowolenie z naszej współpracy, chęć jak najbardziej akceptacji nas na następne 10 lat. Czy ksiądz jest członkiem zarządu okręgowego? W Ostrołęce? Od 2015 roku jestem członkiem zarządu okręgowego. Kto jest łowczym okręgowym w Ostrołęce? Od lutego bieżącego roku nastąpiła zmiana na stanowisku łowczego. Odszedł kolega Jan Szpunar, a przyszedł kolega Paweł Gienoch. Czy jest ksiądz także członkiem koła? Jestem członkiem koła ZLOT. Czy był ksiądz na posiedzeniu zarządu okręgowego, jak były rejestrowane te warszawskie koła? Byłem na posiedzeniu zarządu, kiedy były złożone wnioski i przegłosowane o rejestrację koła Kamianka i koła Dzik 2 z Makowa Mazowieckiego. Czy widział ksiądz listę członków założycieli tamtych kół? Po przegłosowaniu o wpisaniu do rejestru tych dwóch nowo powstałych kół, poprosiłem łowczego, aby mi pokazał listę członków. I zobaczyłem wtedy, że wśród założycieli koła Kamianka są byli członkowie naszego koła ZLOT, którzy w ostatnim czasie zrezygnowali z członkostwa w ZLOT-cie, a wśród założycieli koła Dzik była pani Diana Piotrowska, pani Wioleta Knyżewska, pan Jasiński i dwóch kolegów z Wyszkowa, którzy też byli członkami naszego koła, a zrezygnowali z członkostwa. Wtedy powiedziałem do łowczego, że widzę, że będą zakusy na nasze obwody i na pewno Kamianka wystąpi o 183 obwód, a Dzik wystąpi o 194. Wówczas łowczy powiedział mi, że został upoważniony przez członków założycieli koła Dzik, aby złożyć mi propozycję wpisania na listę członków założycieli do koła Dzik. Powiedziałem mu negatywnie, że nie zgadzam się na to członkostwo, ponieważ wstępowałem do koła ZLOT i z tym ZLOT-em chcę być cały czas. No ale miał ksiądz szansę nadal polować na tych wspaniałych łowiskach. Być może byłaby to szansa polowania w tych wspaniałych łowiskach, ale nie z tym gronem kolegów, z którymi do tej pory polowałem i nie umiałbym się odnaleźć i spojrzeć im w oczy czy podać ręki, gdybym zrobił taki gest i zapisał się do tych założycieli. Rozumiem. Czy na tym posiedzeniu zarządu okręgowego padały jakieś uzasadnienia, dlaczego tamte koła będą lepsze w gospodarowaniu? Nie, to nie było, tylko było powiedziane, że rejestrujemy, ponieważ spełniają warunki formalne, więc z tego powodu zostały wciągnięte do rejestru kół łowieckich i dalsze procedury były takie, że wystąpią one o nasze obwody.